Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić blaszaka, czyli takie coś z kartofli, co jest cholernie smaczne, proste w zrobieniu w zasadzie, a to się nazywa też w innych miejscach coś a la placek po węgiersku, tylko zawsze jak to jadałem, to było inne w smaku. Nie, bo placek jest cienki, a to jest grube, to inaczej się je. Żona krzyczy, że placek jest cienki, a to jest grube i to się inaczej je. W każdym razie robił to zawsze mój dziadek, jak byłem nawet małym dzieciakiem, to zawsze prosiłem: dziadek, zrób blaszaka. Bardzo to lubiałem, gdzie ja byłem takim swego czasu, nie jak ja byłem małolatem. Na studiach to jadaliśmy, no ogólnie często to jadamy, jest to naprawdę proste do zrobienia, dosyć długotrwałe, bo nie możecie tego zrobić tak szybko, jak nie wiem, parówkę sobie opierdzielicie szybciutko. Źle to zabrzmiało. Ale w każdym bądź razie musicie poczekać no z godzinkę czasu, łącznie z przygotowaniem, aż do konsumpcji. Więc w ogóle co potrzebujecie do zrobienia tego? Potrzebujecie żonę, która obierze ziemniaki, ewentualnie jakąś dziewczynę, kobietę, kochankę, mamę, ciocię, babcię, kogoś, kto Wam obierze ziemniaki. No chyba, że potraficie obierać, ale to wątpię. Znaczy ja kiedyś jak obierałem ziemniaki, to obierałem tak, że z 2 kg ziemniaków, które miałem do obrania, zostało jakieś 20 deko na kwadrat. No ale w każdym razie potrzebujecie ziemniaki, najlepiej obrane. Potrzebujecie kilka cebul, najlepiej jakiś boczek, ewentualnie boczek ze smalcem jeszcze. Wtedy jest jeszcze lepsze. Patelnie. Troszeczkę jakiś tłuszczu, oliwy, co? Wysoką patelnię. Tak, żona podpowiada, głęboka. Że musi być wysoka, głęboka patelnia. No i w zasadzie kilka przypraw, sól, pieprz i chyba jajko my jeszcze dajemy. Dziadek robi... Absolutnie. Bez jajka. Z jajkiem będzie. Ale jeżeli ktoś sobie nie będzie radził z przewracaniem, później tego pokażę Wam, jak to zrobić, bo to nie jest prosta sprawa. To ja na początku robiliśmy kiedyś z jajkiem. Dziadek robił zawsze bez jajka, a później się nauczyliśmy robić bez jajek. A więc w naszym przypadku są to dwie raczej niewielkie patelnie. Z tego względu, że... Nie mamy jednej dużej. Nie mamy jednej... Mamy taką jedną dużą, ale zawsze nie mamy łatwiej... już jej. Ale mieliśmy. I mimo wszystko też robiliśmy na tych, bo jest jakoś łatwiej, taki mniejszy, fajny jest. Bierzemy jakiś olej rzepakowy z pierwszego tłuczenia, tłuczony na zimno, z łuskanego ziarna, z lająków. Nalewamy go troszeczkę do jednej patelni oraz do drugiej patelni. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to podsmażenie delikatnie boczku. To możecie jest... też kupić zwykły boczek i sobie go pokroić w kostkę. Tak, ale to jest boczek. Tu jest napisane, że to jest boczek wieprzowy wędzony z dodaną wodą. Żygać mi się chce. Naprawdę, przeczytajcie sobie to, nie wiem, czy to będzie widać. Pierwszy raz coś takiego widzę. Modliny zrobiło boczek wieprzowy wędzony z dodaną wodą. Składniki: boczek wieprzowy 90%, woda 10%. Czad. W każdym razie musimy to troszeczkę przyjadać. To znaczy, że nie będziemy musieli popijać tego blaszaka. Tak. Teraz ogólnie wziąłem złe palniki, później no pokażę, że to mniejszy trzeba. Ale na razie musimy po prostu troszeczkę ten boczek tak ucywilizować, żeby był taki przypieczony. I teraz wersja Bieda Edition, musimy to podzielić na dwie patelnie. Czyli część na jedną, część na drugą. Taki protip dla Was, jeżeli nie jesteście tacy, wiecie... Nie dotykaj patelni tą łyżką, proszę Cię. Wiecie, jeżeli nie jesteście jacyś dziwni ogólnie, to możecie zamiast... Początkowo dałem olej tutaj, bo nie miałem słoniny, ale zamiast tego fajnie by było to zrobić na takiej słonince, ale takiej prawdziwej słonince. No. Więc moi drodzy, dajecie tego boczku trochę i tak jak wspominałem, lepiej by było dać zwykły, najzwyklejszy taki smalec, kupić kawałek smalcu i go roztopić sobie tutaj. Nie taki ten w kostce chamski smalec, tylko takiego zwykłego smalcu troszeczkę. No i teraz po malutku niech to się ogarnia. Smalec jest w kostce. Ale to jest nie taki, to jest taki, on jest już jakoś tam wytapiany, tak? A smalec zwykły... Słonina, kochanie, nie smalec. To jest duża różnica. Dobra. A poza tym lepiej, żeby się usmażyło, to na przykład, żeby tam włączyć gaz. Kilkoro kartoflów, jedna cebula tylko? Tak. A czemu, nie ma więcej? Aha, to ogólnie ze dwie powinny być, ale my jesteśmy biedni i nie mamy cebuli. Nie jesteśmy cebulaki, po prostu nie mamy cebuli. Teraz moje drogie kreatorki, zobaczcie, jest takie urządzenie. W Polsce takiego czegoś stricte do mielenia pyrów nie znalazłem. Ale w Pyrolandii, czyli u pepików takie coś można kupić. Kiedyś kupiliśmy to, jedyne na Allegro. Może to się zmieniło, ja to kupiłem
nie wiem, 10-12 lat temu, bo nikt w domu nie lubił nigdy trzeć ziemniaków. A to jest naprawdę genialne urządzenie, zaraz zobaczycie. Bierzemy nasze brambory i zobaczcie, w jakim tempie to idzie. Tylko głośno jest dobrze. I na koniec cebulę, bo będziecie chłopami. Ta-da! I niech mi ktoś powie, że to nie jest genialne, naprawdę urządzenie. O, cebula na końcu była. Ciężko jest już. Ale to jest naprawdę genialne urządzenie i proste. Zobaczcie sobie, że ono podejść. Nie bardzo można by było to przerobić na rajonki, ale mimo wszystko jest fajne. Ciekawe, jak to się w ogóle nazywa. Chcesz mi wąchać cebulę, tak? Dziękuję ci bardzo, kochanie. Zobaczcie, jak to jest prosto skonstruowane. Dwie takie tarki, które się obracają. Mnie też już pieką oczy. Zobaczcie. I to jest całe urządzenie. I to urządzenie naprawdę już sporo lat działa i cały czas działa i dużo pyrów to przerobiło. I teraz tak, o, mamy nasze pyry. Zobaczcie, one są zmielone ładnie, elegancko. I teraz trzeba przewrócić mięso, bo zaraz żona zacznie krzyczeć. Co należy dodać do przyprawy? I teraz słuchajcie, ja to robię na smaka. Surowe pyry będziemy próbowali. Musicie mieć młynek, który kupicie wcześniej na giełdzie. Nie ma tutaj pieprzu. Nie mamy takiego pieprzu, w końcu. Mamy. To są takie rzeczy, to za mało będzie. Ale to jest najlepszy pieprz, bo on jest najbardziej aromatyczny. Te z worka szybko się psują. Sypiecie pieprzu tyle, ile macie. Powinno styknąć. Pieprz to jest podstawą. No ale jak ktoś ma jak worek 5-kilowy, to też ma naszeptać tyle, ile ma. Nie wiem, to może dokupić i dopiero takie coś otwieramy i sypiemy. Ile wegety? Nie wiem. Na smak trzeba próbować. Surowe ziemniaki możecie sobie spróbować, ewentualnie wypić, jak jesteście delikutaśni, ja tam połykam. To są dobre. No i sypiemy trochę wegety. Teraz przemieszamy, spróbujemy. Musi być po prostu, no dobre na smak, no tego się nie da powiedzieć. Mam takie coś, jak czasami od tej maszynki do pyrów, takie coś się czasami trafia, to możecie wyrzucić. Bo tym się można otruć. No i teraz, moi drodzy, próbujemy to. Jeszcze trzeba dodać. Ja ogólnie zmodyfikowałem to z żoną i zaczęliśmy to jeść. Zawsze u nas w rodzinie się to jadło po prostu. Nakładamy na talerz i to jemy. My z żoną to zmodyfikowaliśmy i polewamy to sosem sojowym, bo od tego rosną cycki. A tak na serio po prostu, znaczy na serio od sosu sojowego rosną cycki. I obydwu płcią rosną one. Ale my lejemy sos sojowy, bo fajnie to smakuje z sosem polanym sojowym. Dlatego nie solimy tego aż tak bardzo. Pokażę, jak to się robi. Sos sojowy się polewa? Nie, jak się nakłada. Nakłada się bardzo prosto. Tutaj mamy już naszą elegancko ogarniętą taką boczkę. Boczkę. To musisz ładnie rozłożyć, żeby nie było w jednym miejscu. Tak, musimy ładnie rozłożyć naszą boczkę. Troszeczkę za bardzo jest przyjarana, ale nagrywanie plus robienie nie zawsze się zgrywa. No i teraz po prostu nakładamy to. Trochę wam przysłonię, ale no nie da się inaczej. Staram się rozłożyć to równomiernie. Ma być grubo. Tak, ma być grubo, żeby to miało jakiś sens. To nie mają być placki. To mają być grube placki. Tak, takie placki BBW. No i co? Robimy, żeby to było ładnie, równomiernie, elegancko. I zaraz będziecie potrzebowali jednego ze składników, o którym wam wcześniej mówiłem. Czyli żonę, która ustawi odpowiedni gaz. Bo ja zawsze z tym miałem jakieś problemy. No chyba, że macie wujka Adolfa, no to on wam dobrze gaz ustawi. Jak się ustawia profesjonalnie gaz? Tak, tym pokrętłem. Mhm. No to ustawiamy najmniejszy, jaki się da ustawić i dajemy przykrywki. Najmniejszy gaz, jaki się da ustawić i przykrywamy nasze placki. Ale mi ślinka cieknie, to jest naprawdę dobre i proste. Na studiach, jak byliśmy biednymi studentami, to jedliśmy to bez bosku i też nawet było dobre. I idziemy sobie. Nie, przepraszam, nie idziemy. Nastawiamy timer na 15 minut.
Tak, 15 minut. I po 15 minutach sprawdzamy. Zresztą zaraz zobaczycie. I tak jak mówiłem, na studiach zdarzało nam się jeść wersję tego bez mięsa, czyli wersję wegetariańską. Ha! Gej! No ale cóż, nie było hajsu na boczek. A teraz czekamy 15 minut i wracamy do Was. Za 15 minut pokażemy Wam chyba najtrudniejszą rzecz, którą tutaj trzeba będzie zrobić, czyli przewrócenie tego placka na drugą stronę. Zawsze robię to razem z żoną i nie wiem, jak my sobie poradzimy nagrywając to jeszcze, ale zobaczymy. No i teraz, moi drodzy, patencik. Ja mam taką pokrywkę szklaną. Ona tutaj ma takie coś, ale to nie jest ważne. Dziurka do odparowywania czegoś. Teraz się oparzę pewnie. No, nie, no weź to przez szmatkę, przecież to jest bardzo gorące. Ja nie dam rady? No to patrz. Gorące. I teraz po 15 minutach bierzemy takie coś. Żona będzie musiała zza kadru ręką pomóc mi w polaniu oliwy. Przykładamy i stanowczym ruchem hyc na drugą stronę. Tak, żeby nie rozlać po rękach sobie oleju. Tak. Polewamy oleju. Olej jest polany. No i ześlizgujemy się z tym. Zsuwamy i ześlizgujemy. Co to za różnica? W każdym razie mamy obrócone. Mamy obrócony placek. I powtarzamy to drugi raz. To wygląda prosto, ale przez parę ładnych początkowych placków, a wręcz nawet może lat, mieliśmy z tym problem. I zawsze nam się rozwalało, aż w końcu zobaczyliśmy, że to się fajnie po prostu ześlizguje. Polane i hyc. Powiedzcie, jeżeli macie jakiś sprytniejszy sposób na przewrócenie tego. Czy w ogóle jedliście coś takiego? Albo czy w ogóle ktoś jadł coś takiego, naprawdę. To jest pyszne. W komentarzach zamieścimy Wam kawałek tego, będziecie mogli zjeść. I teraz co? Kolejne około 15 minut. Nastawiamy na 15 minut. Masz. To jest fest dobre. To jest taki gruby placek. Dobra, potem sobie dołożysz jakieś. Ja jem z tego talerza, bo to jest duży talerz. Tak, chcesz jeszcze jedno? To? Na razie nie, sobie później dołożę. To jest fest dobre. Jeszcze sos sojowy na to i będzie git. Także jest już ciemna noc. W zasadzie jaka ma być? Jasna? Jeżeli przepis Wam się, moi drodzy, podobał, dajcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o tym, subskrybuj kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Jeżeli byście chcieli jakieś inne takie ciekawe bądź mniej ciekawe, jakieś może studenckie przepisy, dajcie znać, a pokażę Wam jakąś taką małą serię Gotuj z Kreatorem. To jest, pamiętajcie, bardziej takie wszystko robione for fun. Z chęcią posłucham jakichś Waszych przepisów. Jeżeli macie jakieś fajne, proste przepisy, może też coś zrobię, pokażę, może na live'ie coś porobimy razem. Dajcie znać w komentarzach i powiedzcie mi, czy ktoś z Was jadł właśnie takiego blaszaka, jak to się nazywa u Was, bo mi się wydaje, że to będzie jakaś potrawa taka bardzo regionalna. Dajcie mi znać, jak u Was się nazywa taki blaszak. Naprawdę właśnie go zjadłem, powiem Wam, że to jest naprawdę, nie wygląda może, ale to jest mega pyszna rzecz. I nie próbujcie kombinować z jakimiś dodatkowymi przyprawami, kombinować. Zróbcie pierw sobie podstawę, zjedzcie to. Próbowałem kiedyś jakieś czosnki dodawać, jakieś inne rzeczy. Nie smakuje to naprawdę dobrze. Podstawowe, pieprz, sól, ewentualnie pieprz, wegeta i styka. Trzymajcie się, moi drodzy, i do następnego odcinka. Hejka!